Halo, halo moi drodzy, witajcie w kolejnym odcineczku z The Saboteur. No to co, lecimy kolejną misję dla Luka. Mam 39% na grę. War, are we? Struggle must be going well. The resistance grows stronger every day. Last night we were contacted by another cell on the west side of the city. They want to join us. You trust these people? Not yet. But we cannot pass up the chance to forge an alliance. Actually, I was hoping you would look into it for me. I can see you're busy here. To reach the Western District, one must pass through security checkpoints. My face is well known to the Nazis. Veronique offered to go in my place. I'm sure she did, but I'll go just the same. I'll need transit papers. Santos can get forged travel documents. I'm sure you can work something out. Tell Veronique I'll take a rain check on that drink. O, sorry za te dźwięki, moi drodzy. Bo obniżałem sobie ten, pod rękę od fotela te ramię, nie, jak to się mówi, dobra, nieważne. Dobra, idziemy. Tu gdzieś są misje dla nas, czekajcie, tu jest niedaleko V, czy to jest dalej V, poczekajcie. God damn it, zawsze muszą być te cele jakoś dalej od nas, no. Poza tym jest sporo, zobaczcie, sporo jest tych znaczków do zniszczenia. Te wszystkie białe znaczki, to można wszystko powysadzać. Zobaczcie, że tego jest naprawdę od cholerci. Czekajcie, no w sumie te miejsce są niedaleko. Jestem tutaj koło klucza chyba, tak? Czy gdzie indziej jestem? Nie, koło tego klucza, a nie, niżej jestem, dobra. Czy musimy kawałek pojechać w górę. Siema ziomek, dawaj bryczkę. Napraw i jedziemy. Ale mamy gruchota. Wiecie, możemy auto sobie tutaj podstawiać nasze stare. Nie stare, znaczy się. Jak znajdziemy jakieś auto, to możemy je sobie do garażu wstawić z tego co ogarniam. Ale mniejsza o to. Jedziemy zrobić zadanko. Ups. Sorry, ale wlazłeś mi pod koła. Nie, powiem wam, fajna gierka naprawdę. Bawię się przednio. Chociaż powiem szczerze, że no, sporo jest tych pobocznych rzeczy do rozwalenia, tak naprawdę. Zadanka poboczne też nie są jakieś... No powiedzmy... Chciałem powiedzieć, że zadanka poboczne są dosyć fajne. Chciałem tak powiedzieć. I patrzcie, mamy misję od tego typa, co nam na początku dawał za kontrabandę broń, czy ogólnie nam dynamit dał na początek gry. Tak? To jest ten gościu, ta. Dios mio! It's Lazarus! Back from the dead. My friends in Laura told me about your little balloon adventure. You must be part bird or part fish to be standing here talking to me now. What about me, Irish luck? No one's that lucky. My friends tell me you can get forged travel papers. Ah, I see. The hero of Ilette still has you running his errands, eh? Why not pick up his laundry while you're at it? Oh, that's fucking funny. You're gonna be picking up your own teeth in about 10 seconds. Tranquilo. Luke mentioned that you might be stopping by. Your papers have been prepared. Quality workmanship. Not cheap. Put it on Luke's tab. You Irish have a brilliant sense of humor. I'm running a business here. You want to talk to me? Talk business. Oh, for fuck's sake, Santos. Just tell me what you want. Ah, that is more like it. You see, I cannot tolerate competition. Why would the crowd soldiers buy cigarettes and booze from me when they could get them cheaper from the army? Maybe you should try dressing up in a clown suit, hand out free balloons with every pack of smokes. Maybe I should hire a badass Irishman to blow up the German supply trucks. That'll work too. A German supply convoy stopped to make repairs not far from here. The trucks are, as you say, sitting ducks. I'll handle it. And you'll have those papers ready when the job's done. Claro que sí. I'll see you soon. No dobra, mamy już akt drugi, proszę bardzo. Czyli akt pierwszy kończy się prawdopodobnie na tym samolocie, czy na tym samolocie, na tym balonie, chciałem powiedzieć. Na balonie, rzecz jasna. O, dawaj brykę. A, dobra, wsiadł do tej, to już wsiadł do tej. Musimy rozwalić konwój, na to wygląda.
No powiem tak, no granie jest jakieś wymagające, ale też nie ma co się dziwić, bo nie gram na jakimś tam najtrudniejszym poziomie trudności. Ale wiecie, to tak jak mówię, no przeważnie gry, które nie przeszedłem, no staram się grać na tych takich normalnych w miarę poziomach. Żeby też to rozgrywkę szła płynnie. Czasami się lubię pobawić na tych trudnych poziomach, ale to już tak raczej w gry, które znam bardziej. To czemu oni nagle zaczęli się na mnie denerwować? Ja tylko chciałem ominąć typa i nie zrobić mu krzywdy. Dobra, mamy konwój. Czyli dwa samochodziki, no w sumie trzy samochodziki. I pełno Niemców. There's a lot of spare fuel lying about. With a disguise and some explosives, I could light the whole place up. A nie lepiej wysadzić to miejsce? There's more than one way to skin a cat. O, i proszę bardzo, jeszcze u góry mamy tą wyrzutnię, można naparzać w niej. Myślę, że spróbujemy tego rozwiązania z góry. To mi bardziej odpowiada chyba. Dobra. Tu u góry mamy to działko fajne. No to wbijamy. Dawaj po rurce i wbijamy na górę. Poruszę bardzo szybko wchodzi nam. Nasz koleżka. Waffe. Waffe u Lufte. Dobra. Jestem uzbrojony. Nie mogę wsiąść? Nie mogę. Patrz teraz na to. Tam z dołu do mnie walą. Co jeszcze tu mogę wysadzić? Tam jeszcze coś jest do wysadzenia. Dobra, wysiadamy z tego. Podłożymy wszystko tutaj ładunek. No i spadamy. O, krap. O, to było dobre, ty. Fajnie się wspina ten nasz bohater, to muszę mu przyznać, naprawdę. Można się fajnie też w parkoury tutaj pobawić. W saboterze. No, rozwalaj skrzynkę. Mamy zrzucik. O, krap. Ups, zginąłem. No chyba tak, no za wysoko to było. Nie ma jak Majest się bawi. No nie, od nowa wysadzamy. Krap. Dobra, to już zrobię na hama. They're making a run for it. Nie, uciekły. Waffe. Cel uciekł, dobra. Najlepsze wyjście to jednak jest ta wyżyczka z góry. Bo bardzo szybko można porozwalać się samochody. No kurde, niepotrzebnie wtedy skakałem z takiej wysokości, się zabiłem, aby. Tracimy aby na tym czas tak naprawdę.
No ale dobra, no. Fejle też muszą być. Co to byłaby za seria bez fejli, jakby wszystko było tak perfekcyjnie zrobione, nie? Dobra, jest, jest ziomeczek, wskakuj no. Halo ziom! Eine Waffe! In your face, man. Mamy broń? Mogę podnieść chyba, nie? Tak, mamy. I wysadzamy! I wysadzamy! Misja wykonana z całą starannością. I nikt mnie nie wykrył tym razem, czyli zrobiłem po prostu misję po cichu. Nice. Wysadzamy. I spadamy. Skocz! Doskoczył, dobrze. Asasyni mogliby się od niego uczyć skakania po dachach. Patrzcie, qui la parcourent. Viva la France, dobra. A najlepiej jak zeskoczy z tego budynku i trochę oberwie, nie? I takie, ooo! Zabolały go nogi, ale okej, biegnie dalej. Co? Do kobiety? Do kobiety? Nope. To nie ja zrobiłem tutaj rozpierdziel. Ja tu tylko biegam, ziom. Po ile kwiatki? A wiecie, nawet takie słupy można wysadzać, tam te wieżyczki, no... Jest cała masa tych rzeczy do rozwalania tak naprawdę. I jakby człowiek miał wszystko porozwalać, no to trochę czasu zajęłoby. Ziomek, stój! A to jest kobieta, sorry. No proszę panią, ja przyjmuję samochód, bo potrzebuję... Bo potrzebuję samochodziku. Czekajcie, daleko mamy tę misję? Ups. Serio? Nie no, kawałek drogi, dobra. Drogi! To Majes jedzie. Te słupki w ogóle. No dobra. Zobaczmy. Your competition has been royally banjaxed. Those supply trucks shan't trouble you again. All is fair in business as well as war, no? To be honest, sometimes I cannot tell the difference. I'll have those papers now. Ah, yes, the papers. I'm afraid we have a very tiny problem there. It's a trivial matter. A small additional payment should cover it. What's this bollocks? We had a deal. Yes, of course. However, the price of forged papers has gone up. I blame it on the bad economy. Too many rules, too many soldiers with guns. How do they expect an honest man to make a living in this city? I'm just about at the end of my rope, Santos. Tell me how much it'll cost to get those papers. If I don't like the number, they're gonna be fishing you out of the river with a fucking boat hook. Ay, ay, ay. Just bring me the money. Then go get yourself laid, Irishman. It's not healthy walking around with all that pent-up aggression. Potrzebuję 250 kontrabandy, aby Santos dał ci dokumenty. You see, that wasn't so hard, was it? Here are your new travel papers. Just show them to the guards at the Nazi checkpoint. These had better be the real McCoy. Why would I want to get you killed, Irishman? You are my best customer! No tak, w sumie logiczne. Po co miałbym je wystawiać, skoro na mnie zarabia? No zobaczymy jeszcze tutaj tę misję od Vittori, czy jak to tam jest. No weapons inside, handsome. Ach, te widoczki, kurczę, w tym miejscu. No, mówię Vittori? Vittoria? Chyba jest to zadanie tej kobitki, czy nie? Moment. A nie, to jest ten, typek. Dobra. When I heard you were back. I pray that this vendetta of yours was finished. Your eyes tell me it is not. Dirk is still breathing. So what? Would you trade your own life for his? Aye, gladly. Then you are a fool.
Only gravediggers profit from such madness. Jules is owed a debt. I'd see it paid in full. This isn't about Jules. Have you forgotten why you had to flee Ireland in the night? Have you forgotten what happened to your father? You, of all people, know the price of revenge. How much it costs the people we love. I took you into my home. Made a better life for you. You have no right to throw it away. I can't turn away now. I've made my choice. I'm sorry, Vittori. You'll have to live with that. Aha, czyli taka, powiedzmy, pogawędka na ten temat. Spoko. Oddawaj brykę. Czy tu Niemiec chodzi? Nie mogę. Niemiec chodzi, to nie mogę. Idziemy na kolejną misję z tymi papierami, tak? Mamy tam pojechać gdzieś. Powinni nas przepuścić chyba przez punkt kontrolny. Wow, sorry. Z drogi. Sorry. Dawaj, dawaj. Pojechałem źle, ale dobra, walić to. Tu do jakiejś bazy wjechałem chyba. Dawaj, dawaj, z tyłu tam jest wjazd. A i tu był punkt kontrolny chyba, tak? Czekajcie, może inaczej zrobimy. Ja sobie zaznaczę może ten punkt na mapie. Będzie najprościej. Gdzie to jest? Tutaj. No dalej, to był punkt kontrolny. Ja pojechałem gdzieś do góry. A nie, nie pojechałem gdzieś do góry. Czyli do punktu kontrolnego, punktem kontrolnym. I to jest chyba trzecia strefa w sumie tak naprawdę, tak? Taka powiedzmy trzecia strefa. Czekajcie, pokaż, ustaw znacznik. Powiedzmy. Czyli przez punkt kontrolny trzeba przejechać, dobra, wszystko jasne. Nie ma bata, czyli niepotrzebnie, no zjeżdżałem tę trasę w sumie. Bo muszę tym punktem przejechać. Papieren. Proszę bardzo. Pokaż mu papiery. No i dobra, wpuścili mnie. Guten papieren. Zobaczymy, co jest grane tutaj. Zobaczymy, zobaczymy. O, widzę, że zbliżamy się do 20 minut. No nic, to będzie troszkę dłuższy odcinek najwyżej. Tutaj chyba będzie dobrze jechać. Bo to jest gdzieś tutaj, nie? Tak, tak. Można powiedzieć, że tu jest też jakaś w sumie baza. Rocznowy pojazd w kolekcji, kabriolet Dauphin. Nie wiem, jak to się tam mówi, nieważne. Tu gdzieś jest misja. Tu jest. Mamy wejście do takiej, powiedzmy, kryjówki. Zobaczmy, co ja tu mogę kupić? Granat. O, patrzcie, mamy więcej dynamitu dostępnego. Może jakiś sobie bonusik kupimy.
Zwiększ ładowność karabinów. O, to mi się podoba, tak. Ładowność pistoletów, ładowność karabinów. Zwiększa ładowność, nie. To, bombę sobie ulepszymy. Zdrowie ruchu oporu, no to też tam nieważne. Będziemy ulepszać wszystko po trochu. Dobra. Mamy tutaj panią. Dobra, moi drodzy, albo wiecie co, nie będę robił maniany, 20-minutowe odcinki, tego by się będę trzymał. Więc dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się i strzałeczka.